Dobry wieczór Państwu. Kłaniam się. Jest niedziela, minęła 19.00, jest zielona poświata, a to znaczy, że jak co tydzień o tej porze, witam Państwa bardzo serdecznie w naszej rozrywkowej serii, w której to, jak co tydzień, weźmiemy sobie na tapetę jedną mroczną, przerażającą teorię, która pojawia się w czeluściach internetu, po to, by dla celów czysto rozrywkowych poddać ją wspólnie. Analizie logicznej. Oznacza to, że tylko dlatego, że ta teoria jest przedstawiana, to wcale nie znaczy, że ani ja, ani ktokolwiek z mojej ekipy w tą teorię wierzy, bo teorię trzeba przedstawić, żeby móc ją razem poddać analizie logicznej. No, jak można poddawać analizie logicznej razem z państwem coś, o czym państwo nic nie wiecie? To by było bez sensu. I tutaj warto, żeby zdać sobie sprawę z kilku rzeczy. Po pierwsze, tylko dlatego, że coś jest logiczne, no to wcale nie znaczy, że musi być prawdziwe. Ale działa to też w drugą stronę. Tylko dlatego, że coś jest nielogiczne, to wcale nie znaczy, że jest nieprawdziwe. A tylko dlatego, że coś jest kompletnie bez sensu, to wcale nie znaczy, że nasi politycy tego nie zrobią. Tradycyjnie serdecznie dziękuję każdej osobie, która dla mnie. Da szansę reklamom. Wiem, że te reklamy są niefajne, nikt ich nie lubi, ale to z tych reklam, drodzy Państwo, żyje. Mitem jest bowiem to, że YouTube płaci za wyświetlenia, za komentarze, za udostępnienia i inne tego typu rzeczy. YouTube płaci za obejrzane przez widza reklamy. Przypominam także o zasadzie nie niedziela. Jest to moja forma powiedzenia Państwu dziękuję, w zamian za. Wszystko to, co Państwo dla mnie robicie, w szczególności za pomoc w rozpowszechnianiu tego materiału, poprzez dawanie łapy w górę, poprzez komentowanie, poprzez udostępnianie i poprzez inne tego typu. Rzeczy bo im więcej film ma łapę w górę, komentarzy udostępnień, im bardziej jest obejrzany od początku do końca. E, Im więcej razy ktoś go wsadził na swojego WOLA, im więcej razy go wysłał, na przykład po messengerze do znajomych, tym ten materiał jest lepiej promowany na YouTubie i dociera do większej liczby osób, drodzy Państwo. I tutaj ta zasada działa tak, że jeżeli do wtorku do północy pod tym materiałem będzie 5 tysięcy łapy w górę, to w nadchodzącym tygodniu będzie dodatkowy materiał z tejże właśnie serii. Ale jeśli tych łapę w górę będzie nie 5 tysięcy, a 15 tysięcy, to w nadchodzącym tygodniu będą dō nie jeden, a dwa dodatkowe drodzy państwo materiały. A źródłem do dzisiejszego materiału do dzisiejszej podkreślę rozrywkowej naszej serii jest coś coś co nosi dumną nazwę dokument, ale czego ja osobiście bym dokumentem nie nazwał. Jest to tekst. Tekst o. To jest dobre określenie, jest to tekst, który nosi nazwę plan wojny hybrydowej i zagłady dla Polski. Tekst ten od wielu dni no, Powiedzmy koło 10, rozchodzi się bardzo mocno w internecie. Zwłaszcza na grupach Facebookowych i wzbudza, mam wrażenie, dość duży niepokój, bo ludzie, sądząc po komentarzach, dochodzą do wniosku, że rzeczywiście to może być prawda. Jeśli jesteś stałym widzem kanału wideo prezentacji od wielu lat. To zapewne ten tytuł wyda ci się znajomy, co będzie ważne dla podsumowania tego materiału, gdzie przypomnę, my na samym końcu zawsze staramy się zwrócić uwagę, czy naszym zdaniem ta teoria w ogóle trzyma się kupy. Plan wojny hybrydowej i zagłady dla Polski. Gdzie Państwo już to? Słyszeliście? No na kanale YouTube wideo prezentację dokładnie taką samą nazwę miał mój materiał w ramach serii Zielona poświata. Wówczas jeszcze to były pewne teorie z S na początku, tak się nazywała ta seria, ale Zielona poświata już była dokładnie taka sama nazwa była. Drodzy państwo, nawet spójnik dokładnie taki sam, nawet Kropki, której ja nie postawiłem w swoim vlogu, nie znalazł się w tym tekście. Treść, drodzy Państwo, żeby nie było, nie jest taka sama, ale i tak zapraszam, żebyście Państwo sobie kliknęli w opisie, będzie link do tamtego materiału, żebyście go sobie Państwo obejrzeli, ale już po tym, jak obejrzycie ten dzisiejszy materiał. Będzie to ciekawe, ale dopiero jak to Państwo obejrzycie po podsumowaniu, który będzie po przedstawieniu tej teorii. Drodzy Państwo, ten plan wojny hybrydowej i zagłady dla Polski, który jest w tym momencie przez kogoś nie wiem kogo propagowany w internecie, ma kilka wariantów. Ja dzisiaj, ponieważ te warianty są dość długie, dość skomplikowane, skupię się na pierwszym wariancie, tak zwanym. W wariancie białoruskim uchodźczym, z którego to wariantu, bo to jest taki tekst pisany, wynotowałem sobie, drodzy Państwo, 21 punktów, razem z podpunktami i będę teraz z głowy to wszystko dla Państwa omawiał, bo doszedłem do wniosku, że po prostu to czytać byłoby nudno. Punkt pierwszy. Do Polski wdziera się na raz kilku do kilkunastu tysięcy Uchodźców, czy jak to woli, tak zwanych uchodźców, w ramach jednej grupy. I to jest w jednym momencie. Czyli dochodzi do takiej sytuacji, że nie, że oni tam w jakimś du dużym przedziale czasu pojedynczo przychodzą, czy w jakichś tam mniejszych grupkach. Tak jak prawdopodobnie przez ostatni rok, to prawdopodobnie ich nawet więcej. Przeniknęło przez granicę polsko-białoruską, tutaj problemem nie jest ich ilość, tylko problemem jest to, że stanowią zwartą grupę. Nawet kilkunastu tysięcy ludzi, wśród których są kobiety, są dzieci, ale gro stanowią mężczyźni w sile wieku, w tak zwanym wieku poborowym, którzy są silni, wyspani, wysportowani oraz yy, przynieśli ze sobą różne sprzęty. Które były im konieczne nie tylko do pokonania zapory za chyba miliard złotych na granicy polsko-białoruskiej, ale również przedarcie się przez broniących tej zapory bohatersko-polskich pograniczników wspieranych przez polską armię, polską policję i inne tego typu siły. Czyli oni po prostu. Nie wdzierają się podstępem, nie wdzierają się chyłkiem, tylko siłą forsując zarówno zabezpieczenia fizyczne, czyli płot, jak i zabezpieczenia ludzkie, czyli pogranicznicy, wojsko wdzierają się taką chmarą między kilka a kilkanaście tysięcy osób. Polska, mimo dużej liczby wojska, nie jest w stanie ich zatrzymać bez Zastosowania ostrej amunicji, a na to z oczywistych powodów nie ma przyzwolenia. No, tak jak drodzy państwo, to było w jednym ze słynnych filmów z pogranicza Perelu i Wolnej Polski przecież nie będą do nas strzelać. To słusznie zauważa wielu komentatorów również tych bardzo mocno praktycznie ze wszystkich możliwych stron sceny komentatorskiej. Że gdyby polskie wojsko, polscy pogranicznicy dopuścili się jakiejś dużej przebocy względem tych ludzi nazywanych usilnie przez lewicę, Zachód i dużą część mainstreamowych mediów uchodźcami, to Polska znalazłaby się w nielada problemie. Zostalibyśmy nazwani nazistami. Albo jeszcze gorzej. W związku z tym nie ma przyzwolenia na użycie ostrej amunicji, a ponieważ ta grupa jest zwarta, groj stanowią mężczyźni w wieku poborowym, przychodzą ze sprzętami, to bez użycia ciężkiego sprzętu i innych tego typu rzeczy, no po prostu ci ludzie są nie do powstrzymania. Wdarli się na teren Polski idą. Co ważne. Na miejsce natychmiast przychodzą pewne grupy negocjacyjne, przychodzą policjanci z grup negocjacyjnych, przychodzą ludzie z różnych ośrodków, próbują z tymi ludźmi rozmawiać i prosić ich, żeby udali się do ośrodków dla uchodźców. Ale ci ludzie odmawiają. Do tego stopnia odbawi, zresztą też ciężko z nimi rozmawiać, bo tam nie ma żadnego przywódcy, oni generalnie są w ruchu, więc te negocjacje nic nie dają, oni odmawiają. Żadnych, żadnego udania się do ośrodku dla uchodźców, zresztą nawet gdyby się zgodzili, to tutaj jest wskazanie, że w Polsce nie ma wystarczającej liczby miejsc w ośrodkach dla uchodźców, żeby oni się tam zmieścili. Nie chcą też się udać do Żadnych innych punktów pomocy, deklarują, że chcą udać się do Niemiec i proszą, aby im nie przeszkadzać. Oni mówią, że nie chcą mieć z Polakami żadnej zadry, że Polska to nie jest ich kraj docelowy, że oni przyszli tutaj, bo oni mają rodzinę w Niemczech. Nie precyzują dlaczego, skoro mają rodzinę w Niemczech, to po prostu nie kupili biletu do Niemiec, żeby tam na zaproszenie tej rodziny się udać, że po prostu tutaj Polska robi niepotrzebny problem, Polska robi niepotrzebne zamieszanie, że oni po prostu chcą do Niemiec i proszę, pozwólcie nam pójść do Niemiec. Służby robią co mogą żeby tych ludzi wyłapać bo oni idą taką dość zwartą grupą w stronę Niemiec ale no, nasze służby starają się jednak tych ludzi wyłapać starają się ich zaprosić przewieźć, zmusić do tego żeby jednak poszli do tych ośrodków dla uchodźców, tam sprawdzą kim oni są może rzeczywiście są uchodźcami może rzeczywiście należy im się azyl może rzeczywiście ta pomoc jest tutaj im całkowicie należna, potrzebna, ale oni nie. Oni mówią, że nie chcą i zaczyna się robić bardzo nieciekawie, ponieważ ci ludzie dostają niesamowite wsparcie PR-owe. Przeróżne organizacje pożytku publicznego, tak zwane organizacje pożytku publicznego, tak zwani NGOsy, różni politycy, łącznie z politykami wybranymi z terenu Polski, do polskiego Sejmu, czy też z polskiego obszaru do, do Europarlamentu, zaczynają im udzielać wsparcia, podobnie jak niektóre media, że to tak nie można, że ta policja, wojsko, pogranicznicy, którzy próbują osaczać takie grupy, siłą wrzucać, umieszczać w tych, Pojazdach, wywozić w jakimś terenie, że oni robią rzeczy niedopuszczalne. Pojawiają się informacje o ludziach, którzy zostają pobici, spałowani, psichnięci gazem. Jest to bardzo ciekawe, że te same media, ci sami politycy nie mieli w ogóle żadnego problemu. Jak na przykład w 2020 roku w sposób. Bardzo podobne traktowani byli polscy przedsiębiorcy, którzy walczyli o to, żeby pozwolono im prowadzić działalność gospodarczą i zatrudniać ludzi, wytwarzając towary i usługi. Tutaj tym samym mediom, tym samym politykom to w żaden sposób nie przeszkadzało. Natomiast już jak dotyczy to ludzi, którzy siłą, przemocą i nielegalnie przekroczyli. Polską granicę z obszaru, który dość powszechnie w Unii Europejskiej nazywany jest reżimem, prawda? Bo y, według tego, co słyszymy w mediach głównego nurtu, na Białorusi nie ma demokracji, jest reżim pana Łukaszenki i tutaj nagle ci ludzie przestają się zastanawiać, y, dlaczego tutaj ci ludzie byli na terenie nie tego reżimu. Y, dlaczego oni stamtąd przyszli, nie na granicę, tylko właśnie dlaczego przekroczyli siłą, przemocą tą granicę, granicę zieloną tak zwaną, prawda? Tutaj nie. Mają gigantyczne wsparcie, wsparcie, wsparcie PR-owe, że dzieje im się wielka krzywda, pokazywane są konkretne osoby z konkretnymi ranami, szczególnie mocno Nagłaśniane są w mediach przypadki, gdy coś złego stało się jakiejś pani, albo stało się jakiejś osobie niepełnosprawnej, albo stało się jakiejś osobie, która jest jeszcze bardzo młoda, ma dużo poniżej 18 roku życia i te wsparcie PR zaczyna się tutaj w Polsce. Na terenie Polski i jest kierowane do Polaków, ale również pojawia się bardzo mocno na arenie międzynarodowej. Unia Europejska zaczyna debatować, że Polska zachowuje się w sposób niehumanitarny, że tak nie wolno traktować ludzi, którzy przecież tylko chcą przejść, którzy przecież uciekają przed jakąś tam wojną, bo to nagle się okazuje, że wszyscy to Syryjczycy albo Afgańczycy. Nawet i wszyscy są oczywiście bardzo, bardzo biedni, i nie zwracaj uwagi, dlaczego na przykład mają bardzo drogie kurtki, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, prawda? Tego typu. Tego typu sytuacje na świecie jesteśmy przedstawiani jako ludzie, którzy stosują przemoc względem ludzi potrzebujących pomoc. Mówiąc krótko, Polska znajduje się pod dwoma atakami. Z jednej strony atakiem hybrydowym ze strony Białorusi, bo nie oszukujmy się, jeśli ci ludzie wedrą się na terytorium Polski ze strony Białorusi, to na pewno będzie to element. Ataku hybrydowego ze strony Białorusi ehm, w taki sposób, że e, przecież ci ludzie musieli się jakoś na terenie Białorusi znaleźć. Na przykład zostali tam przywiezieni e, jako turyści samolotami, prawda? Ehm, też na pewno taką grupa musiała się organizować, więc białoruskie służby co najmniej o tym wiedziały, prawdopodobnie to wręcz um, nawet nie wiedziały tylko wręcz to organizowały to, to jest ewidentne wykorzystanie cywilów do ataku hybrydowego na nasz kraj to jest jeden atak który jest na nas przeprowadzony a drugi atak to jest atak czarnego piaru gdzie ci ludzie są przedstawiani zupełnie nie tak jak to wygląda w stanie faktycznym tylko są przedstawiani jako biedni ludzie, którzy potrzebują pomocy, a Polska mimo tego, że tą pomoc im oferuje, przecież zaprasza do ośrodków dla uchodźców, oś, punktów pomocy i mówi, proszę bardzo, przyjdźcie, my wam damy jeść, damy wam pić, zaopiekujemy się z wami, zbadamy, czy wy macie prawo do azylu, prawda? No to to jest zupełnie pomijane, tylko, że Polska po prostu krzywdzi ludzi, którzy potrzebują pomocy. Jednocześnie dwa taki, hybrydowy i pr -owy. Nie można wykluczyć, że ten atak Piarowy jest elementem tego ataku hybrydowego. Tak. Kolejny punkt piąty. Następuje destabilizacja sporych obszarów województw podlaskiego, mazowieckiego i lubelskiego. Rząd polski wprowadza więc stan wyjątkowy w tych trzech województwach, co powoduje przełożenie terminu wyboru. Jest, dlaczego następuje ta destabilizacja? No to jest dość oczywiste, ponieważ jak w kraju nagle znajduje się grupa kilkunastu tysięcy ludzi, głównie mężczyzn w wieku poborowym, którzy są bardzo mocno niezadowoleni, którzy mają poczucie, że ze strony polskiej spotyka ich przemoc, to... Bo reagują też przemocą, z tą różnicą, że raczej nie reagują przemocą w stronę służb, tylko reagują przemocą w stronę ludności cywilnej. Ponieważ są głodni, ponieważ są zziębnięci, to zakładam, że ta. Ten tekst dotyczy jesieni, mówiąc krótko, napadają, kradną, rabują, wymuszają, robią, robią, robią też takie rzeczy, które w normalnych warunkach spotkałoby się jedynie z politowaniem i chęcią pomocy, jak na przykład śpią na ławce w parku albo gdzieś tam rozbijają jakieś koczowisko, czy tam u kogoś w ogródku, czy włamują się do stodoły i próbują tam spać w normalnych warunkach, jakby na przykład ktoś wszedł do mojej stodoły, to prawdopodobnie chciałbym temu komuś pomóc, bo przyjąć go do domu, nakarmić, napoić, prawda? I prawdopodobnie prawie każdy tak by zarogował. Ale w sytuacji gdy sprawa zrobi się bardzo mocno medialna, gdy w mediach będą krzyczeć o tym, że ci ludzie mogą napadać, że ci ludzie mogą być niebezpieczni, no to ludzie mogą się bać. Nie? To tak wiecie, trochę taka sytuacja, jak na przykład w Stanach Zjednoczonych czasem są takie alerty, że ktoś uciekł z więzienia, prawda? No i wtedy ludzie się zachowują zupełnie inaczej. W normalnych sytuacjach jak widzisz tam na przykład jakiegoś. Poszarpanego człowieka, który sobie po prostu idzie, no to zwykłym ludzkim odruchem jest napoić, nakarmić, odziać, prawda? Natomiast w sytuacji, w której usłyszałeś, aha, była ucieczka z więzienia, to ty możesz pomyśleć, a to może jest ten uciekinier. I wtedy reagujesz strachem. I tutaj narasta taka e, spirala wzajemnych uprzedzeń, strachu. Aktów przemocy, bo wiadomo, jak ci ludzie, tam, nie wiem, przykładowo, no, gdzieś tam koczowali, no i ktoś im zrobił coś przykrego, na przykład, nie wiem, zareagował właśnie przemocą, przepędził, przegonił, prawda? No to oni potem już, jak widzą ludzi, to też są agresywni, tak? Znowu, jak, nie wiem, na przykład, sąsiadowi włamali się do, nie wiem, do samochodu, żeby w nim się przespać, albo jak napadli na sąsiada, żeby mu coś zabrać, albo jak zdemolowali sklep w okolicy, to no to potem cała okolica reaguje agresją. Nie do tych konkretnych ludzi, którzy to zrobili, tylko do wszystkich, którzy obco wyglądają. I tak oto właśnie następuje ta spirala wzajemnych uprzedzeń, wzajemnej no, narastającej niechęci na tle tych uprzedzeń, spirala przemocy, To oczywiście jest złem, ale tylko dlatego, że coś jest złem, to wcale nie znaczy, że nie występuje, prawda? No, drodzy Państwo, żyjemy w Polsce, w kraju, na terenie którego w czasie II wojny światowej Niemcy dokonali prawdopodobnie najgorszej rzeczy w nowożytnej historii człowieka. Także, drodzy Państwo, no, tylko dlatego, że coś jest złe, to wcale nie znaczy, że ludzie tego nie zrobią. To powoduje destabilizację Polski. Znaczy, nie destabilizację Polski, tylko tam jest powiedziane, że destabilizacja tych trzech województw. Podlaskiego, Mazowieckiego i Lubelskiego. Powiedziane jest, że sporych obszarów. Na, że następuje destabilizacja sporych obszarów województw Podlaskiego, Mazowieckiego i Lubelskiego. Ponieważ rząd no, sobie za bardzo nie radzi, prawda? No to, to wprowadza stan wyjątkowy na terenie tych trzech województw. Nie chcą... Nie chcą ograniczać wolności na terenie całej Polski, no ale tam, gdzie to się tam dzieje, to już nie ograniczają się do tam iluś powiatów. Rozumiem, że ponieważ to jest tych trzech, trzy województwa, to ta grupa wchodzi gdzieś mniej więcej u styku tych trzech województw, czyli tak blisko granicy z Ukrainą. No ale już nie chcą się do tych trzech, do tych iluś tam powiatów ograniczać i wprowadzają to na terenie trzech całych województw. To automatycznie powoduje przełożenie terminu wyborów. Albowiem, w czasie trwania takiego stanu wyjątkowego, wyznaczy, że on trwa na terenie jednej gminy, a tutaj trwa na terenie aż trzech, trzech województw, od razu nie może być wyborów. Przez cały czas trwania, tych wyborów, tego stanu oraz 60 dni później. Biorąc pod uwagę, że tam z kontekstu wynika, że to jest na jesieni. Czyli, czyli jak oni mówią o przełożeniu wyborów, to prawdopodobnie dzieje się to tuż przed wyborami, i prawdopodobnie te wybory są przełożone. Grudzień, może, e, może nawet styczeń. Zależy, ile to potrwa. To powoduje frustrację ze strony opozycji, która jeszcze bardziej zaczyna napierdzielać w rząd, ponieważ opozycja jest zainteresowana, żeby wybory odbyły się w terminie. Dlaczego? Z bardzo wielu powodów. Podstawowy jest taki, że rząd, znaczy że partia rządząca, czyli pośrednio rząd, nie, ma w zasadzie nieograniczoną liczbę środków na prowadzenie kampanii. No, a oni już te swoje środki zmarnowali. No i drugich już mieć nie będą. Więc jak teraz te wybory zostaną przełożone na jakiś dalszy termin, a nikt nie wie, ile taki, e, taki stan wyjątkowy potrwa, a potem można go przedłużać, potem można go odwołać na jednym obszarze, na innym obszarze wprowadzić, prawda? Oni się boją, że ludzie już zapomną, co oni mówili w czasie tej kampanii i te pieniądze zostaną zmarnowane. Przy drugiej kampanii pieniędzy mieć już nie będą, czyli doszukują się tam kontekstu politycznego. To jest najważniejszy powód, dla którego e, opozycja jest bardzo mocno nieufna. Efekt: opozycja napierdziela w rząd jak w bęben, żeby zaszkodzić partii rządzącej. I jeszcze bardziej wpisuje się w ten okropny PR, jaki jest przy tej e, sytuacji robiony, właśnie dlatego że. No, uwypukla wszystkie rzeczy, które były źle zrobione. A ponieważ te rzeczy, które były źle zrobione, potem często są przeinaczone w mediach zagranicznych, no to robi się zły PR dla Polski, a nie tylko zły PR dla rządu, prawda? Z pomocą Polsce przychodzi rząd Niemiec. To jest, drodzy Państwo, powiem, że jak pierwszy raz przeczytałem ten fragment, no to mówię sobie o cholera. O cholera. Rząd Niemiec, drodzy Państwo, przychodzi z pomocą i deklaruje, że wobec zaistniałej sytuacji zgadza się na przyjęcie tej grupy tak zwanych uchodźców, ale stawia warunek. Rząd, mówiąc krótko, Niemiec mówi także: no ok, no, my tutaj widzimy, w jakiej polskiej sytuacji. Polska jest naszym sojusznikiem, Polska jest razem z nami w Unii Europejskiej, my z Polską handlujemy, dużo naszych firm i zwłaszcza zakładów produkcyjnych jest zlokalizowanych na terenie Polski. Polska jest ważna dla naszej gospodarki, bo jak nie będzie tych elementów, które są produkowane na terenie Polski, no to naszą gospodarkę szlak trafi. Ale przede wszystkim to chodzi o to, że Polska to jest nasz sojusznik wiernie w NATO, w Unii Europejskiej i my Polskę chcemy wesprzeć. E, trochę tak pokazując, że proszę bardzo, ten rząd, który w Polską rządzi, jest taki wredny, tak krzyczy na nas, mówi, że my tacy źli, niedobrzy, ale my wam pomożemy. Drodzy Państwo, prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie, Polska jest w biedzie, rząd niemiecki wyciąga do Polski. Pomocną dłoń, ale jest jeden warunek, bo rząd niemiecki nie może doprowadzić do sytuacji, w której odbyłoby się to jakimś wielkim kosztem Niemiec. W związku z tym wszystko musi się odbyć w sposób kontrolowany i sformalizowany. To nie może tak być, że ci ludzie po prostu przejdą, tak jak przeszli przez e, zieloną granicę polsko-białoruską, także teraz przejdą przez zieloną granicę polsko-niemiecką. To tak nie może być. To są Niemcy. Ordnung ma sein. Porządek musi być. Po prostu ci ludzie muszą stawić się w odpowiednim punkcie. Tam muszą być sprawdzeni, czy oni na pewno nie są kryminalistami, czy oni na pewno mogą ubiegać się o status uchodźcy. Mówiąc krótko, musi być, kontrola musi być sformalizowana i żeby to się mogło odbyć sprawnie, tak zwani uchodźcy Muszą przybyć całą grupą na jedno konkretne, wyznaczone do tego co celu przejście graniczne. Brzmi sensownie, prawda? Przecież to nie może być tak, że ci ludzie, a ich jest kilkanaście tysięcy, będą blokować ruch graniczny między Polską a Niemcami przez jakiś dłuższy czas, to destabilizować, zwłaszcza, że zarówno Polska, jak i Niemcy są w Schengen. W związku z tym. Nie ma kontroli granicznej na granicy polsko-niemieckiej. No, po prostu jedziesz sobie autostradą, widzisz taki znak, że tutaj opuszczasz terytorium Polski. Za chwilę widzisz znak e, Deutschland, Herzlich Willkommen, no i jesteś w Niemczech. No, teraz masz wyższą dopuszczalną e, prędkość na autostradzie, więc możesz depnąć. Tyle się zmieniło. Biorąc, odkąd się poprawiła jakość polskich dróg, to gdyby nie te znaki. To mógłbyś nawet nie zauważyć. No więc oni będą musieli na jakimś przejściu granicznym przywrócić kontrolę. Straż graniczna musi się tam pojawić, celnicy muszą się tam pojawić, to no, cała infrastruktura musi się tam pojawić, więc to jest w miarę logiczne, że oni chcą, żeby to się odbyło w jednym miejscu, w jednym czasie i w miarę sprawnie. No, ta operacja nie może trwać. Bóg wie ile, prawda? Rząd się zgadza. Nie robi tego chętnie, bo ta cała, no bo wiecie, przyjęcie pomocy od Niemiec nie brzmi dobrze, nie? Pamiętacie, jak Niemcy. Po tym, jak wylądowała w przewodowie ukraińska rakieta produkcji radzieckiej i zabiła dwóch Polaków, jak rząd pisowski nie chciał przyjąć niemieckich patriotów, które miały uszczelnić polskie niebo. Nie, no tak. No nie wygląda to dobrze z PR-owego punktu widzenia, prawda? No ale cała ta sprawa, rząd przerasta, w związku z tym rząd mówi: Dobrze, bardzo dziękujemy, Herr Schmidt. No, dzięki. Dzięki, no, jest, jesteśmy wdzięczni, doceniamy. No i, no, no i super, tak? Tylko, że jak tylko rząd się zgadza, zaczyna się realizacja tego planu, to zaczynają się problemy. Okazuje się, że to, co wyglądało na sensowne, co wręcz wyglądało na logiczne i oczywiste, no kurczę, takie nie jest, bo w realizacji zaczyna, zaczynają się schody, zaczynają się bardzo poważne problemy. I zaczyna, i zaczyna się pytanie: czy to dlatego się tak, yy, tak dzieje, że, yy, że po prostu jest pech? Czy może dlatego się tak dzieje, że ktoś przewidział, że tak będzie? No to, ale to już zaczynają mówić tak zwani różni komentatorzy, to się zaczyna robić w telewizjach. E, natomiast fakt jest taki, że tak zwani uchodźcy odmawiają skorzystania z zaproponowanych im środków transportu. No, oficjalny powód jest taki, że boją się, że zostaną odwiezieni na granicę, ale nie niemiecką, tylko na granicę białoruską. Z i że zostaną wyrzuceni z Polski, tak zwanym pushbackiem. No i niestety mają gigantyczne wsparcie PR-owe. Ale gigantyczne. Zaczyna się. Zaczyna się przypominanie, że. Polska stosowała właśnie tak zwane pushbacki. Zaczyna się przypominanie tych propagandowych filmików, że gdzieś tam, że komu w lesie, jakaś matka z czymś tam, zaczyna się mówienie, że rząd polski jest e, jak rasistowski, że nienawidzi tych ludzi, e, że tam w ogóle jakieś straszne rzeczy. W związku z tym rzecz, która. Wydaje się irracjonalna, zaczyna być wymuszana i zaczyna się dziać. No bo to jest irracjonalne, że, mm, że ludzie, którzy mówią, że są biedni, zziębnięci, głodni, którzy dostają ofertę: no, wsiądźcie do autobusu, nakarmimy was, napoimy was, odziejemy was, a potem zawieziemy was na granicę polsko-niemiecką, gdzie będziecie mogli. Wjechać do Niemiec, bo przecież słyszeliście w telewizji, rząd niemiecki zaproponował, no i ci ludzie odmawiają. Przecież to jest irracjonalne. No, wyobraź sobie sytuację. że Rzekomo pieszo przeszedłeś z Afganistanu. Tak mówią w mainstreamowych mediach. Ileś czasu byłeś tam w tych. Mm, e, ileś czasu byłeś w tych. E, w, tych e, w tym lesie. Potem, ileś czasu błąkałeś się po polskim terytorium, po polskich małych miejscowościach. No, jesteś biedny, Tutaj no, Chcą cię nakarmić, chcą cię napojać, chcą cię odziać, od chcą cię podwieźć samochodem na granicę. To mówisz: Nie, ja nie. no To jest bez sensu, nie? No ale ponieważ jest takie wielkie wsparcie PR-owe, to ta, ten tekst, że oni się boją, że zostaną odwiezieni z powrotem na granicę z Białorusią. Powoduje wymuszenie tego, że no tutaj rzeczywiście yy, rząd nie jest w stanie tych ludzi w żaden sposób zmusić, przekonać, i następuje takie przeświadczenie, że to jest normalne, że, że ludzie mają prawo się tak zachowywać. Efekt: w stronę granicy Niemiec rusza kilkunastotysięczna grupa tak zwanych uchodźców. Dlaczego kilkunastotysięczna? Bo w tak zwanym międzyczasie do tej grupy, jak ona tam sobie błąkała, się chodziła po tych trzech trzech, po tych fragmentach trzech województw, Dołączyli in, inni ludzie. Być może tacy, którzy przedostali się przez tą granicę nielegalnie już wcześniej, być może tacy, którzy znaleźli się na terenie naszego kraju legalnie. Na przykład przyjechali na zaproszenie Rządu Prawa i Sprawiedliwości, dostali legalną wizę pracowniczą, żeby pracować w dużych korporacjach, na przykład amerykańskich, i wozić ludzi, albo dowozić kanapki, nie? albo serwować żarcie w knajpach e, szybkiej obsługi w związku z tym no, już ta grupa jest kilkanaście tysięcy osób Ech. i wielka taka zwarta grupa ludzi rusza, e, rusza w stronę granicy z Niemcami. I to zaczynają się problemy, ponieważ, drodzy Państwo, kilkanaście tysięcy osób to nie jedno polskie miasteczko nie ma tylu mieszkańców. Tak sobie Sprawdzę, drodzy Państwo, akurat nie wiem dlaczego, ale Włocławek mi przyszedł do głowy, ile Włocławek ma. E, e, ile Włocławek ma mieszkańców, drodzy państwo. To nie jest takie małe miasto. Liczba ludności 111 tysięcy. No to dalej, drodzy Państwo, Skierniewice. Całkiem duże całkiem duże miasto. Um, Kiedyś bardzo, bardzo dobrze prosperujące 48 tysięcy. No to może, drodzy państwo, żeby już być tak politycznym, to Półtusk, nie? Nie cały Tusk, tylko Półtusk. Półtusk, drodzy państwo, 19 tysięcy ludzi. Czyli to jest mniej więcej tak, jakby nagle całe miasto Półtusk wyszło ze swoich domów, ale całe. Począwszy od jednomiesięcznego dziecka, skończywszy na starcu, który, yy, który tam jeździ na wózku inwalidzkim, całe miasto, yy, całe, miasto, yy, całe miasto wstaje i wychodzi. No to każdy, kto trochę wie na temat logistyki, ten zdaje sobie sprawę, ile ludzie, ile taki półtusk, Potrzebuje wody, jedzenia, środków czystości, ubrań i innych tego typu rzeczy. Co by się działo, gdyby nagle taki półtusk był pozbawiony tego wszystkiego, prawda? A jak jesteś w podróży, to więcej potrzebujesz, nie? Bo tak to: no, każdy ma wodę w kranie. Nie musi jej ze sobą nosić. Każdy ma ile ściuchów w swoim w swojej szafce. Jedzenia w swoim, w, w swojej spiżarni, w swojej lożówce, tak? Jak tak nie dowiedziesz tego w, na określoną godzinę, to się nic nie stanie, bo, bo ludzie mają, tak? A i tak odcięcie dostaw dla takiego półtuska byłoby strasznym problemem. A tutaj mniej więcej grupa licząca tyle samo ludzi, co cała populacja półtuska idzie. Po prostu idzie, jak taka jedna, wielka, gigantyczna pielgrzymka. Tyle tylko, że bez przywódcy, z którym to przynajmniej formalnego, z którym można omówić jakieś rzeczy, z którym można coś uzgodnić, kiedy oni stają, kiedy ruszają, gdzie się rozłożą po to, żeby coś zjeść, czegoś się napić, gdzie zorganizować jakieś punkty, wydawania im czegoś, gdzie rozstawić to i toje, wiecie... Taka prosta rzecz. No. Każdy człowiek kilka razy dziennie musi zrobić tak zwane krótkie, a raz dziennie musi zrobić tak zwane długie. To nawet te kwestie zaczynają być problemami, problemami logistycznymi, prawda? No ale rząd, jak zwykle, daje ciała. Rząd nie jest w stanie obsłużyć grupy logistycznie. Tam jest grzecznie napisane, że nie jest w stanie obsłużyć grupy logistycznie oraz zabezpieczyć, by nikt nie opuszczał grupy. To jest bardzo istotne. Ponieważ ludzie z tej grupy są tylko ludźmi: muszą coś jeść, muszą coś pić, muszą gdzieś się położyć, gdzieś przespać, muszą gdzieś defekować. W momencie, w którym nie mają tego wszystkiego zabezpieczonego, bo rząd dał ciała nie był w stanie zabezpieczyć tego logistycznie. To nie opuszczają grupę, żeby zorganizować to sobie samemu. Jaki jest efekt? Konflikt z lokalną społecznością. Narastający, no wiesz, ktoś walnął ci klocka w ogródku. Ktoś. Włamał się do twojego sklepu i potraktował go jako punkt doraźnej pomocy humanitarnej w zakresie zaopatrzenia. Czy mówiąc krótko, ukradł. Ktoś kogoś przestraszył. Ktoś zrobił komuś krzywdę. Na przykład szukając uciechy w ramionach jakiejś pani albo pana, który gdzieś się tam napatoczył. Ktoś Zaczął biwakować w terenie, na którym biwakować nie powinien. Nie zagasił dobrze ogniska. Powstał pożar. Mówiąc krótko, zaczynają się dziać takie same rzeczy, jak działy się na terenie fragmentów tych trzech województw, zanim ta grupa ruszyła tylko z dużo większą skalą nasileniem. I to się przesuwa. Te pro, prawda? Bo ta grupa się przemieszcza, w związku z tym, działania tej grupy się przemieszczają. Mamy destabilizację kolejnych obszarów Polski. Co oczywiście powoduje wprowadzanie tam stanów wyjątkowych, w związku z tym. Opozycja już widzi, że te wybory to się odbędą na świętego dygdy, co go nie ma nigdy. W związku z tym zaczyna coraz bardziej obawiać się o swoje własne zasoby, w tym wypadku zasoby polityczne i zaczyna coraz bardziej napierdzielać w rząd, co przekłada się, ja, ja to przedstawiam tak, jak jest w tej teorii, nie? E, bo tam ta opozycja jest bardzo źle przedstawiona w tej, w tej, tej teorii, jako tacy ludzie, którzy tylko o władzy i kasie myślą generalnie. Ja, to nie jest tak, że ja tak myślę, chociaż, bo ja to prawie wszystkich politykach tak uważam. E, um, tego typu rzeczy, nie? I ta, ta opozycja jest właśnie taka bardzo źle przedstawiona, czyli Destabilizacja powoduje, powoduje zwiększenie niezadowolenia opozycji, zwiększenie niezadowolenia opozycji powoduje coraz większe ataki na rząd. Zaczyna się robić gigantyczny atak PR na Polskę. Dlaczego? Ponieważ do tych wszystkich rzeczy, o które wcześniej nasz kraj był oskarżany, dochodzi to, że jesteśmy niehumanitarni. Że przez nasz kraj Przetacza się grupa ludzi, którzy są ofiarami nieudolności rządu polskiego i przez to dochodzi do klęski humanitarnej, że po prostu jest grupa ludzi, która nie ma co jeść, nie ma co pić, nie ma gdzie, za przeproszeniem, zrobić kupę, a rząd jest tak nieudolny, że nie jest w stanie sobie z tym poradzić. Nawet głupich kanapek nie jest w stanie dowieść, nie mówiąc już o jakiejś wodzie mineralnej, obiedzie, czy żeby zapewnić tym ludziom miejsca do spania. No, bo to jest takie łatwe, nie? Wiesz, jak obsługujesz grupę prawie 20 tysięcy osób i musisz rozdać 20 tysięcy kanapek, to samo w sobie już jest problem, nie? Ja, broń Boże, żadnego rządu nigdy nie będę bronił. Znaczy, jak, jak jakiś rząd będzie reprezentował interesy polskie, to oczywiście. Ale w tym wypadku, no, rządu PISU raczej bronił nie będę za to wszystko, co straszne co zrobił. Ale nie wchodźmy w to, nie? Co, co chcę powiedzieć? No, chcę powiedzieć, że, drodzy Państwo, to głupia rzecz. Zrobić 20 tysięcy kanapek i przywiezie je w określone miejsce, to jest problem. Jak cholera, już. A jeszcze, jak taka grupa nie ma żadnego lidera, nie można się umówić, że proszę bardzo, no, tutaj stawiamy 20 tysięcy kanapek, rozprowadźcie je między siebie, no to to wręcz. Urasta do granic niemożliwości. Bo w jednym miejscu przywieździesz, wezmą ci po pięć kanapek, w drugim miejscu nie będzie w ogóle. Powstanie jakiś czarny rynek tych kanapek. Jak zrobisz za mało tych punktów, to mogą ci się stratować przy rozdawaniu tych pułapek yy, kanapek. Wiecie, taka prosta rzecz jak kanapki. Przy tym, jak masz do czynienia z 20 gru tysięczną grupą ludzi, która jest kompletnie. Niezorganizowana, nie ma przywódcy, to zrobienie cokolwiek z taką grupą urasta do naprawdę niemożliwości. A tu chodzi nie tylko o kanapki, tylko o rzeczy naprawdę poważne. 20 tysięcy ciepłych obiadów, 20 tysięcy miejsc noclegowych. Drodzy Państwo, to jest coś naprawdę trudnego. Gdy taka grupa jest zorganizowana, chce współpracować, są tam struktury przywódcy, jest to do garnięcia. Ale nie w sytuacji, gdy ta grupa idzie jak taki blob, mop, nie? Ech. Tak to jest przedstawiane. Do tego jeszcze co chwila są przedstawiane jakieś wywiady w mediach światowych, jak tam ktoś był zdesperowany, bo był głodny, wszedł sobie do sklepu, ale dostał kijem albo gazem po oczach. No i coraz bardziej zaczyna się robić hejt nie tylko na rząd polski międzynarodowo, ale również coraz bardziej zaczyna się robić hejt na, na polskę Polaków, że my jesteśmy tacy niegościnni, że my jesteśmy rasistowscy. Gdzieś tam jest podnoszone, że to, że źle traktujemy tych ludzi, to wynika z naszych uprzedzeń, bo przecież to nie jest normalne, że w kraju, w którym przy, przy, przyjęto bez problemu kilka milionów Uchodźców z Ukrainy, nagle jest problem z przyjęciem kilkunastu tysięcy uchodźców. Przecież Polska już pokazała, że potrafi, tak? że to jest żaden problem. No, wiele milionów ludzi. Ludzie przyjeżdżali na granicę, zabierali, ci ludzie po, zostali rozproszeni po granicy Polski, po, po terytorium Polski, żadnego problemu. Miliony. A to jest tylko kilkanaście tysięcy, no góra dwadzieścia. W związku z tym jesteśmy przedstawieni jako banda rasistów, która nie chce tym ludziom pomóc, nie dlatego, że ci ludzie trochę odmawiają pomocy, bo przecież była propozycja, żeby ich zawieźć na granicę niemiecką autobusami tylko dlatego, że jesteśmy bandą rasistów, która nie lubi muzułmanów. I to trafia na bardzo podatny grunt bardzo i zaczyna się przyjmować taka narracja przeciwko Polsce. Dalej. W miarę podążania w kierunku granicy Niemiec grupa powiększa się. Dlaczego się powiększa? Bo dołączają do niej ludzie już wcześniej będący na terenie Polski. Liczący na to, że zostaną wpuszczeni do Niemiec i że będą mieli lepsze życie w Niemczech. No, proste, tak? Na terenie Polski mamy kilkaset tysięcy do kilku milionów różnych obcokrajowców tym, Z terenów, z których, nazwijmy to, bardzo mocno obcych nam kulturowo, którzy zostali, którzy autentycznie czasem znaleźli się w pułapce, ponieważ zostali tutaj ściągnięci, bardzo często mamieni wizją jakiejś bardzo dobrej pracy, że będą tutaj żyć w jakichś bardzo dobrych warunkach, że będą zarabiać jakieś bardzo duże pieniądze, będą mogli mogli przesyłać te pieniądze tam do siebie do domu, do rodziny, no a potem się okazało, że nie do końca, że te pieniądze, które im obiecywano, to wcale nie są na rękę, tylko są brutto, zaczynają się orientować, jakie są wysokie w Polsce podatki, do tego jeszcze zaczynają się orientować, jakie są koszty życia w Polsce, no mówiąc krótko, ale... Nie mają już kasy, żeby wrócić do siebie do domu. No i tak trochę utknęli w matni. Nie podoba im się tu. Zarabiają mniej niż chcieli zarabiać, zarabiają mniej niż potrzebują zarobić, a na przykład przyjechali tu po to, żeby utrzymywać rodzinę, albo żeby zarobić na chore dziecko. Więc no, te pieniądze no, naprawdę są im potrzebne, tak? Przyjechali zarobić, nie ukraść. Nie wyłudzić, zarobić. Nie można mieć do nich pretensji, że przyjechali zarobić. My też wyjeżdżamy często, czy wyjeżdżaliśmy często na zachód zarobić. Teraz już coraz rzadziej, bo w Polsce jest coraz lepiej. Ale kiedyś często wyjeżdżaliśmy na zachód zarobić i często też znaleźliśmy się w matni, że okazało się, że wcale nie jest tak dobrze, okazało się, że tej pracy wcale tak bardzo nie ma, okazało się, że płaca wcale nie jest taka dobra, nawrócić nie ma za co. Nie? No więc nic dziwnego, że jak ci ludzie usłyszeli, słyszą, że słuchajcie, macie szansę wydostać się z Polski, macie szansę trafić do Niemiec, gdzie zarobki są czterokrotnie wyższe, gdzie dostaniecie socjal, który będzie na tyle duży, że więcej niż tutaj w Polsce zarobicie, to w Niemczech dostaniecie za zupełną darmochę. No to nic dziwnego, że wobec faktu, że tam przecież nikt nie sprawdzał dokumentów, na tej granicy polsko-białoruskiej, bo oni po prostu wdarli się siłą. W związku z tym nikt nie jest w stanie zweryfikować, czy to jest człowiek, który się wdarł przez polsko-białoruską granicę w teraz, w tej grupie, czy jakoś innym sposobem się znalazł na terytorium Polski. Zawsze przecież można zgubić paszport, dowód osobisty, inne tego typu rzeczy i udawać, że się weszło. To nic dziwnego, że ci ludzie się do, dołączają do tej grupy. To jest zupełnie naturalne. Przy czym, przy czym to powoduje, że ta grupa bardzo szybko, bardzo szybko się rozrasta. A to powoduje, że te wszystkie problemy, o jakich mówiłem wcześniej, narastają. O ile bowiem kilkunastotysięczna grupa stanowi problem logistyczny, o tyle kilkudziesięciotysięczna grupa stanowi. Dużo większy problem logistyczny. Jeśli więc rząd nie radził sobie z ogarnięciem logistycznym grupy kilkunastotysięcznej, to tym bardziej nie radzi sobie z ogarnięciem grupy kilkudziesięciotysięcznej. Eee, w związku z tym, tym bardziej nie radzi sobie z utrzymaniem tej grupy w ryzach, żeby tam nikt z tej grupy nie odchodził i nie rozrabiał, więc tym bardziej ci ludzie odchodzą, tym bardziej rozrabiają, więc tym bardziej dochodzi do konfliktów z lokalną społecznością więc dochodzi do tym większej destabilizacji kolejnych obszarów więc tym szybciej wprowadzają stany wyjątkowe na terenie kolejnych obszarów, więc opozycja jeszcze większego kota dostaje, bo jeszcze bardziej się orientuje, że te wybory to będą nie wiadomo kiedy, a poza tym ludzie już kompletnie nie pamiętają o tym, co oni wcześniej gadali, więc tym bardziej napierdzielają w rząd, więc tym więcej dochodzi do okropnych, karygodnych sytuacji nazwijmy to przemocowych. Te sytuacje są coraz bardziej wykorzystywane do paskudnych ataków pr na Polskę i Polaków, no, robi się naprawdę bardzo, kurde, niefajnie. Sytuacja robi się coraz poważniejsza. Rząd yy, wprowadza stan wojenny na kolejnych obszarach w miarę yy, przesuwania się grupy, ponieważ już obostrzenia wynikające ze stanu wyjątkowego przestają działać. Wprowadzona jest godzina policyjna, oczywiście dla bezpieczeństwa ludzi. No, bo jak ludność miejscowa nie będzie chodziła po ulicy, będzie pozamykana w domu, no to nie będzie wchodziła po zmroku w interakcję z ludźmi tą grupą opuszczającymi, no to jak nie będzie tej interakcji, to nie będzie również tej niedopuszczalnej interakcji przemocowej, w związku z tym no, nie, nie będzie dochodziło do scen drastycznych. No, same kurde plusy, nie? Yy. Tyle tylko, że przy okazji wprowadzana jest cenzura prewencyjna oraz aresztowania. Dlaczego? Ano, dlatego, że rząd coraz bardziej się broni. Rząd czuje, że no tutaj mimo tego, że tam ta opozycja nie będzie miała kasy na wybory, jak już do tych wyborów dojdzie. To raczej tak wiele ludzi ma do nich pretensje za to, że nie upilnowali, że dopuścili do tego. Za to, że coś konkretnego złego im się stało w wyniku tego, że raczej oni te wybory prze, przerypią. No to pierwsze, co uważają, jak to rządzące, że nieważne jest, że dzieje się źle. Ważne, że o tym mówią. Powiecie, no. no jak tam, nie wiem, komuś rozwalą sklep i ukradną wszystko, co było w tym sklepie, no to kto wie? No, ten komu ukradli jego rodzina, przyjaciele, no góra, lokalna miejscowość. Ale jak kurde media o tym napiszą, powiedzą: No to wie już cała Polska. No to niedobra jest, trzeba coś z tym zrobić, tak? W związku z tym wprowadzona jest cenzura prewencyjna: że tutaj rząd będzie kontrolował treści, jakie pojawiają się w mediach. W przypadku stanu wojennego ma do tego prawo. Niestety. Aresztowania. No, aresztowania oczywiście. E, takich ludzi, którzy destabilizowali, tak, takich ludzi, którzy coś złego robili, takich ludzi, którzy wykorzystywali tą sytuację, podburzali, e, takich ludzi, którzy organizowali jakieś grupy, e, takich, e, takich, no wiecie, takich ludzi, którzy próbowali to wykorzystać do jakiegoś szabru, innych tego typu rzeczy. No, mówiąc krótko, no, takich nieciekawych, bardzo nieciekawych, tak? Tyle tylko, że nie. Bo pojawia się coraz większa e, liczba doniesień o tym, że mm, o tym, że e, tutaj są aresztowani ludzie powiązani z niezależnymi mediami, że aresztowani są ludzie, którzy próbowali obejść cenzurę prewencyjną. E, że mm, aresztowani są ludzie, którzy e, są po prostu powiązani z opozycją, że szantażuje się środowiska polityczne w ten sposób. Pamiętacie jak były te protesty antyrządowe, tak zwanego strajku kobiet, jak nagle się okazało, że jacyś młodzi ludzie za wrzucenie jakiejś yy, wydarzenia na Facebooka, że mieli odwiedziny policji? O o o. o. No wiecie, a tam chodziło o takie zwykłe protesty, tu chodzi o rzeczy takie naprawdę poważne, nie? Więc tutaj no, robi się bardzo, bardzo nieciekawie. Ludzie zaczynają się bardzo mocno wkurzać, bo takie informacje docierają na pozostałe obszary Polski. Każdy się boi, że coś takiego może być również u nich, ponieważ jest cenzura prewencyjna. W związku z tym, facto nikt nie, do, nie dowierza doniesieniom medialnym, żadnym, no bo. Jest taka zasada, że skoro puścili to w mediach, to znaczy, że to przeszło przez cenzurę. A przez cenzurę no, pewnie przeszły tylko takie rzeczy, które są wygodne dla rządu. W związku z tym na pewno jest to kłamstwo. W związku z tym no, mnożą się przeróżne teorie i tak naprawdę ta sytuacja, która autentycznie jest zła, w opinii ludzi jest jeszcze gorsza. I ludzie zaczynają się czuć zaatakowani z dwóch stron. Z jednej strony przez destabilizację kraju, a z drugiej strony przez własny rząd. Robi się bardzo nieciekawie. Kolejny, um, kolejny, kolejny powód. Sytuacja robi się coraz poważniejsza, a to już, to już było. Rząd wprowadza stan wyjątkowy. Dalej. Ta, gra, ta grupa podąża coraz bardziej w stronę Niemiec. Im, Im bliżej jest Niemiec, tym jest większa, już jest duże, kilkadziesiąt tysięcy osób. Takie w sensie nie 20, 30, 40, tylko takie 50, 60, 70, 80, takie duże, kilkadziesiąt tysięcy osób. Ten stan wojenny prze, przewinął się już przez dużą liczbę województw, bo rząd wprowadza zasadę, że nawet jak oni idą pasem szerokości jednej gminy, to i tak wprowadzają w całym województwie. A jeśli tak było, że to ta, że na przykład było dwóch gmin, jedna gmina była w jednym województwie, druga w drugim, to dwóch województw, więc taki pas tych stanów wojennych innych jest coraz większy, ludzie są coraz bardziej wkurzeni. Ten przemarsz trwa też wiele dni. Już tutaj ma być ulga, bo oni są kilkadziesiąt kilometrów od granicy z Niemcami, więc już no, tam lada dzień mają dojść do tej granicy, na granicy zostaną tam. E, na granicy zostaną e, no, załatwieni, w sensie obsłużeni, wejdą na teren Niemiec po problemie. Tylko, że nie. Bo tuż przed granicą z Niemcami, e, mi e, rząd Niemiec, e, przepraszam, tuż przed granicą z Niemcami, grupa liczy już kilkadziesiąt tysięcy osób. Media donoszą no, o coraz straszliwszych aktach przemocy: Kradzieże, dewastacja. I tak dalej. Czyli nie dość, że ta grupa jest coraz większa, to jeszcze są no, coraz większe problemy. Kradzieże, y y y dewastacja, te rzeczy są już na porządku dziennym. E no i tuż przed tą granicą, kilkadziesiąt kilometrów przed granicą z Niemcami, rząd Niemiec oświadcza, że z winy Polski nie może wpuścić do Niemiec tej grupy uchodźców, gdyż. Oni zgadzali się na kilkanaście tysięcy osób, a grupa liczy już wielokrotnie więcej. W dodatku rząd Niemiec oświadcza, że ma bardzo duże wątpliwości co do tego, czy skład tej grupy to są rzeczywiście ludzie, którzy są tym, za kogo się podają. Rząd Niemiec widzi, że ta grupa ze względu na winę, polskiego rządu, który nie dawał rady logistycznie obsłużyć, jest ym, dość mocno ym, nazwijmy to rozbisurmaniona, że jest przyzwyczajona do aktów przemocy. No i że mówiąc krótko, dzieją się rzeczy, których no, rząd Niemiec nie może że tolerować i w związku z tym, dopóki ta grupa się nie uspokoi, to oni tej grupy nie wpuszczą no i mogą wpuścić tylko te kilkanaście tysięcy osób, które przekroczyły tą granicę polsko-białoruską, a innych nie. No i sorry, ale to rząd polski musi wodrębnić z tej grupy liczącej kilkadziesiąt tysięcy osób, te kilkanaście tysięcy, które pierwotnie przekroczyły granicę polsko-białoruską i sorry. Następują rozmowy. Rozmowy między rządem polskim a rządem niemieckim. Grupa w cudzysłowie, rozkłada się obozem na terenie Polski. Zaczyna to wyglądać całkiem spoko logistycznie. Dowożone są namioty, rozkładane są kuchnie polowe, yy, ale na bardzo krótko. Bo okazuje się, że tutaj też rząd kompletnie sobie nie radzi logistycznie. Że te namioty są rozkradane, że te kuchnie polowe strafia szlak, że. Yy, po prostu rząd nie daje rady ani tej grupie dostarczyć tego, co ta grupa wszystkiego potrzebuje, ani rząd nie daje rady upilnować tej grupy, żeby ona się nie rozłaziła. W związku z tym, no, jak to zostało ujęte, że rząd nie radzi sobie ani od strony, ani nie radzi sobie logistycznie, ani od strony zabezpieczenia lokalnej ludności. Skutek? Mega atak PR-owy na Polskę. Że Polska tych ludzi przetrzymuje, że Polska tych ludzi więzi, że Polacy to rasiści, że Polacy tych ludzi atakują, że Polacy po prostu wszystko to, co było do tej pory, tylko na zasadzie takiej mega. Taki jeden wielki hejterski atak na Polskę. Na zasadzie takiej, że to, co się dzieje, to się dzieje, bo my tego chcemy, bo my jesteśmy temu winni, bo my jesteśmy rasiści. Ech. Dalej, lokalna ludność wobec braku e, bezpieczeństwa organizuje grupy samoobrony. Wiecie. Generalnie, skoro policja. Um, e, skoro policja sobie nie radzi, skoro wojsko sobie nie radzi? E, skoro po lokalnych mm, społecznościach Chodzą grupy ludzi, którzy są agresywni, napadają, kradną, no to lokalna społeczność się organizuje, po to, żeby żeby sama się zabezpieczyć, nie? Żeby sama sobie pomóc. Jaki jest efekt? No efekt jest taki, że to już jest gigantyczny mega atak na Polskę, taki po prostu mega, wiecie? że Polacy rasiści, że robią jakieś oddziały paramilitarne, bo tak bardzo nienawidzą ludzi o odmiennej kulturze, że aż na nich polują, żeby ich krzywdzić. Jest w ogóle odwracana sytuacja, jak to się ładnie mówi, kota ogonem, nie? Że nie, że ci Polacy się bronią, tylko że ci Polacy atakują. Eee... Tego typu rzeczy, nie? Eee. Eee. Także już jest naprawdę bardzo, bardzo mocno, co też powoduje wkurzenie ludzi, bo ludzie nie dość, że nie czują się bezpiecznie na tym, eee, na tym swoim obszarze, to jeszcze boją się, że. Ponieważ tam grasują różne organizacje pożytku publicznego, tak zwane organizacje pożytku publicznego, które tam wspierają tych ludzi, robią zdjęcia, kręcą jakieś filmy, to się ludzie boją, że tak, zostaną napadnięci, zaatakowani, obronią się, a potem zostaną nazwani rasistami, jeszcze trafią przed sąd i może będą odpowiadać, że to oni kogoś napadli, że to oni kogoś skrzywdzili. No. No, strasznie dziwne rzeczy, nie? Ludzie tego nie chcą. W związku z tym następuje migracja wewnętrzna Polaków. Polacy coraz częściej wolą na parę dni, tak w cudzysłowie, na parę dni, wyjechać w bezpieczne regiony Polski. No, bo liczą na to, że to się uspokoi, że to jakoś, jakoś to będzie, nie? No, przecież to nie jest tak, że tam sprawa jest całkowicie pozamiatana, tylko to jest tak, że no. Przecież tam trwają rozmowy między tymi rządami, ci Niemcy chcą wpuścić, poza tym wcześniej czy później, przecież no, tam się, no, rząd musi się dogarnąć, no ci ludzie wreszcie stanęli, nie. Przecież tutaj no, no, no będzie dobrze. I tak na parę dni tylko wyjeżdżają. Oczywiście zwykle to wygląda tak, że na przykład żona z dzieciakami wyjeżdża, mąż zostaje bronić dobytku, no ale czasem wyjeżdżają też, yy, wyjeżdżają też całe rodziny, nie. No, robi się tak no, trochę nieprzyjemnie, nie? że taki teren polski robi się bardzo, bardzo opustoszały. Trochę, trochę ze względu na to, że niektórzy ludzie naprawdę tam doświadczyli jakichś niefajnych rzeczy, a trochę ze względu na to, że, że zostali nastraszeni. No bo wiecie, jak to jest, nie? Gdzie rozum śpi, rodzą się potwory, jak to się ładnie kiedyś mówiło. Medium nikt nie wierzy, bo jest cenzura prewencyjna. No, no nie fajnie, nie? 15. Niemcy zamykają granice. Mówią, że by chcieli pomóc, ale nie mogą pozwolić na zdestabilizowanie ich kraju, ich kraju, tak jak została zdestabilizowana Polska. Czyli, mówiąc krótko, te rozmowy nic nie dają. Niemcy nie tylko Um, nie chcą wpuścić tych ludzi, ale na, na granicę polsko-niemiecką po, yy, yy, jest ściągane wojsko, i Niemcy po prostu nie wpuszczają nikogo z terenów Polski. Zamykają granicę. Ech, więc robi się już naprawdę nieciekawie, bo ludzie w Polsce zaczynają panikować, że to już tak zostanie. Zaczyna się robić naprawdę poważna agresja. Ci ludzie, którzy tam są, są też coraz bardziej zdesperowani. No, przemoc nakręca przemoc, no, robi się naprawdę bardzo nieciekawie. No i tutaj słuchajcie, pojawia się Baćka i Putin, czyli sprawcy całego tego zamieszania. No bo przecież nikt mi nie wmówi, że taka grupa ludzi znalazła się na terytorium Białorusi bez wiedzy i zgody Łukaszenki, KGB. Hmm. A że Baćka to zrobił bez zgody Putina, czyli ci, którzy nam zrobili ten numer, ci nagle mówią: pomożemy. I mówią do tak zwanych uchodźców, wprost do nich się zwracają, aby ci tak zwani uchodźcy wrócili na Białoruś. To nim pomogą. Że zobaczcie, tam ten rząd polski, ta Polska. To banda hipokrytów, to banda rasistów. No, zobaczcie, no nie chcą wam pomóc. No. Innym to dają mi 500 plus i rodzinny kapitał opiekuńczy, i za darmo ich do domów biorą, a wam nie chcą pomóc, bo to rasiści są. Ale spoko, chodźcie tutaj, wróćcie do, na, na Białoruś, mm, wróćcie na, do okręgu kaliningradzkiego, bo Rosja cały czas nazywa e, królewiec okręgiem kaliningradzkim. No to tam się Wam pomoże, pokaże Wam się, jak tam prawdziwi chrześcijanie postępują. Taka, wiecie, ostra propaganda, że niby oni mówią do tych ludzi, że, że oni że chodźcie, to Wam pomożemy, ale tak naprawdę to bardzo mocno no, oczerniają nas, że my to tacy źli, niedobrzy, czyli wpisują się w całą tą propagandę ten. Te wszystkie ataki PR-owe, które były przeciwko Polsce przez te ostatnie tygodnie, bo ta cała sprawa trwa już kilka tygodni. Jeśli rozumiem, ile trwa mniej więcej taki przemarsz takiej grupy z pod jednej granicy do drugiej granicy, czyli potwierdzają tą wersję, która krąży w Niemczech, we Francji, w mediach ogólno, e, ogólnoświatowych, że Polacy to nie dobrze i tak dalej, i że i mówią, Czyli atakują nas jednocześnie ci Białorusini, Rosjanie, znaczy, przepraszam, Rosja-Białoruś, bo to przecież nie obywatele, nie ludzie, tylko przywódcy, politycy nas atakują, jednocześnie mówią, że chodźcie, chodźcie, wróćcie, nie? Powoduje to straszny efekt, ponieważ rząd nie jest już w stanie w żaden sposób zapanować nad sytuacją i kontrolować tej grupy, ta grupa po prostu w, stron, w sposób niekontrolowany rusza w drogę powrotną. Ale tym razem od grupy odłączają się tzw. uchodźcy, których służby nie są w stanie w żaden sposób powstrzymać, są zdeterminowani wkurzeni przyzwyczajeni do przemocy i brania siłą tego, czego chcą. No, to jest dość oczywiste, że od tej grupy będą się odłączać yy, osoby no prosta piłka. Zostać tam nie mogą, bo jakby tam zostali pod tą granicą to będą stanowić no to, to ich po prostu wyłapią. Natomiast no jest oczywiste, że dużo ludzi woli się zostać w Polsce niż pójść na Białoruś, tak? I że tak jak się kilkadziesiąt tysięcy ludzi do tej grupy przyłączyło, tak te kilkadziesiąt tysięcy ludzi no nigdy na tej Białorusi nie było, nie ma ochoty tam wracać. Woli zostać w Polsce, więc oni się będą odłączać. Tyle tylko, że to już nie są ci sami ludzie, którzy byli wcześniej. Znaczy, to są ci sami ludzie, ale nie tacy sami. W sensie oni właśnie są teraz bardzo mocno wkurzeni, zdeterminowani, przyzwyczajeni do przemocy i brania siłą tego, czego są. Jaki jest efekt? Destabilizacja coraz większej części kraju. Bo ta destabilizacja zaczyna tak się naokoło rozchodzić, tak jak, jak kręgami. Od kamienia wrzuconego w wodę, tak się zaczyna rozchodzić po coraz większej części kraju, nie? W związku z tym, tak zwane grupy samopomocy, które usiłują bronić mienia i utrzymywać spokój na swoich obszarach, wobec fiasku państwa, robi się coraz więcej. I robią się na terenie całej Polski, bo ludzie nie chcą czekać, zanim ta destabilizacja dojdzie do ich domów, tylko chcą działać wcześniej, nie? Efekt, coraz gorszy PR. Polska przedstawiana jest jako kraj upadły w międzynarodowych mediach. Rozumiecie już, nie tylko kraj rasistowski, nie tylko kraj, w którym no, robi się po prostu okropne rzeczy, bo, czy, tylko również, że kraj, w którym rząd już stracił kontrolę, w którym powstają jakieś takie grupy paramilitarne, grupy mafijne, jakieś wataszkowie. Rob Jesteśmy przedstawiani właśnie jako kraj, który jest w podobnej sytuacji jak na przykład Irak. Ileś tam. Lat po interwencji Stanów Zjednoczonych. Rząd usiłuje się bronić. W ostatnim akcie desperacji wprowadza stan wojenny na terenie całej Polski. Ale rząd sobie kompletnie nie radzi, ponieważ ta destabilizacja jest coraz większa, ponieważ robi się coraz mniej bezpiecznie na coraz większych terenach Polski, zaczynają się dezercje: zarówno dezercje ze Straży Granicznej, z policji, jak i z wojska. Mówiąc krótko, Pomijając fakt, że jest coraz bardziej niebezpiecznie i taki wojskowy może po prostu stracić zdrowie albo życie, to przede wszystkim on chce jechać do swojego domu i bronić swojej żony, chce bronić swoich dzieci lub swojego męża, jeśli to akurat pani jest militaryzowana. I ponieważ kraj jest w rozsypce, nie ma już takiej wiary, że ja walczę tu za kraj, ale kraj gdzieś indziej zabezpiecza bytność mojej rodziny. Dezercje. Kompletny. Kompletny chaos rozlewa się po kraju. Stan wojenny wprowadza się po to, żeby, mówiąc krótko, wziąć społeczeństwo za twarz, a tu nie ma komu wziąć społeczeństwa za twarz, no bo ci, którzy mieliby wziąć społeczeństwo za twarz, sami powoli się robią zdemoralizowani. Nawet jeśli nie uciekli, to są problemy z wykonywaniem rozkazów jest bardzo, bardzo źle. W związku z tym następuje panika. Ludzie gromadzą zapasy, ponieważ widzą, co się dzieje. Nie? Jak ludzie gromadzą zapasy w związku z problemami z dostawami, robią się coraz większe problemy z zaopatrzeniem. Wiecie, jak nie ma ciągłych dostaw do sklepu, wbiegną ludzie, wykupią cały sklep, czy wykupią dużą część sklepu, no to inni ludzie zobaczą: O cholera, wykupili sklep. To w związku z tym ja pójdę i wykupię, to, to pójdę, ja też pójdę, zrobię zapasy, tak? Czyli robienie zapasów w związku z problemami z zaopatrzeniem powoduje to, że ludzie gromadzą jeszcze większe zapasy, więc robią się jeszcze większe problemy z zaopatrzeniem. No, robi się panika. Narasta wrogość i akty przemocy między rdzennymi, również między rdzennymi Polakami, bo ludzie są na maksa zdenerwowani. Po prostu ludzie są cały w nerwach, wkurzeni, nie za bardzo wiedzą, co się dzieje. W związku z tym, no, po prostu są przemocowi do siebie, bo są nerwowi, nie? Kolejny punkt. Ludzie już mają dosyć życia w kraju, w którym są problemy z zaopatrzeniem, są problemy z wodą, są problemy z prądem, są bardzo duże problemy z bezpieczeństwem, w którym w każdej chwili ktoś może ci zrobić krzywdę. Ludzie zaczynają uciekać z Polski. A w zasadzie to usiłują uciec z Polski, yy, ponieważ sąsiednie kraje zamykają granice. Nie chcą, żeby nie chcą też być zdestabilizowane. Oficjalny powód jest taki, że nie chcą, żeby destabilizacja rozlała się na ich obszar. Efekt. Polacy dostają szału. Polacy okazali serce, byliśmy mocarstwem humanitarnym, pomagaliśmy wszystkim dookoła, gdy tego potrzebowali, nawet własnym kosztem, a teraz, gdy my potrzebujemy pomocy, zostajemy sami. Nasi sąsiedzi wszyscy zamykają granice i mamy przerąbane. Ta złość podburza. Wszystkie te negatywne emocje, wszystkie negatywne zachowania, które sięgają zenitu. Media cały czas zagraniczne napierdzielają, jakim to jesteśmy państwem upadłym, jakie to się straszne rzeczy dzieją. Jest coraz większa przemoc, anarchia. Pojawiają się bardzo liczne protesty antyrządowe, yy, które już nie są pokojowe. Jest na nich masa przemocy. Zaczynają się w Polsce dziać takie rzeczy jak we Francji, z tą różnicą, że w Polsce nie ma kogo ich stłumić. W związku z tym Polacy jeszcze bardziej dostają szału, że Polska po prostu upada. W mediach zagranicznych coraz bardziej mówią, że my jesteśmy krajem upadłym. Polska w wyniku takiej samo napędzającej się przepowiedni naprawdę zaczyna przypominać kraj upadły. No i teraz zaczyna się robić ostatnie. Z pomocą Polsce przychodzą Stany Zjednoczone, Unia Europejska, zwłaszcza Niemcy i Francja, oraz Rosja i Białoruś, które biorą w opiekę ludność cywilną na trzech obszarach Polski. W praktyce dzieląc Polskę na trzy obszary, rząd nie jest w stanie temu w żaden sposób przeciwdziałać. Czyli następuje coś, co bardzo mocno przypomina wizję Krzysztofa Jackowskiego o tym, że Polska będzie podzielona na trzy obszary, i tutaj się urywa. Nie wiadomo, czy, e, czy to jest trwały trzeci rozbiór polski, czy to tylko na jakiś czas, czy jakaś kuratela, czy jakiś teren zostanie od, od Polski oderwany. Nie ma tutaj dalej informacji, ale biorąc pod uwagę, że według tej teorii to jest przede wszystkim plan, że ktoś za tym stoi, e, że, nie to, że nie to, że to jest przypadek, tylko że to jest plan. No to raczej ten ktoś, kto za ten plan zrobił, no to prawdopodobnie po to zrobił, żeby do, doprowadzić do tego końca. Więc przynajmniej jedna z tych trzech stref jest w praktyce strefą okupacyjną, i tego terenu już nie odzyskamy. A być może nigdy nie odzyskamy żadnego. Taka jest konkluzja z tej teorii. Co ja na ten temat sądzę? Przede wszystkim, Drodzy Państwo, zastanawiają mnie dwie rzeczy. Pierwsza rzecz jest taka, że ta teoria wygląda jakby ktoś zrobił audiodeskrypcję mojego filmu z 2016 roku, z grudnia, pod tytułem Plan wojny hybrydowej i zagłady dla Polski. Temu komuś nie chciałby się nawet zmienić tytułu, nie chciałoby mu się nawet dostawić kropki na końcu zdania, choć może dlatego, że na końcu tytułów podobno się kropki nie daje. Pozmieniał pewne fakty i to wrzucił w internet. Tak to wygląda. Drodzy Państwo, ja to celowo przedstawiłem swoimi słowami, natomiast w tym oryginalnym tekście to całe zdania wyglądały jak audiodeskrypcja z tego mojego materiału z 2016 roku. Żeby nie było wątpliwości, nie idę w tą stronę, że ktoś splagiatował mój filmik. Broń Boże. Wiecie, tamtej teorii, która również wtedy była, ja też nie wymyśliłem. Ja ją znalazłem gdzieś tam w internecie. E, znalazłem ją tam gdzieś w internecie i przedstawiłem na filmiku, tak? Przy czym nie czytałem jej, tylko mówiłem własnymi słowami, co jest też dość istotne, nie. Natomiast no, nie mam do niej praw autorskich. Broń Boże nie idę w tą stronę, tylko zwracam uwagę, że ktoś, to wytworzył ten tekst, Zawarł tam całe akapity rzeczy, które wcześniej były w internecie. Na przykład na kanale wideoprezentacje YouTube 2016 rok. Przypominam jako seria czysto rozrywkowa. Seria czysto rozrywkowa. To jest za, za, zastanawiające, nie? Nie wiem. No. Dziwne. Jeszcze raz podkreślę, to nie chodzi o to, że to jest takie samo. Chodzi o to, że tam są całe akapity dokładnie tych samych zdań. Oczywiście to wszystko zostało pozamienia, po jakby uwspółcześnione, dopasowane do oczekiwań. Mówiąc krótko, w oryginale ta teoria zaczynała się od demokratycznego zrywu w okręgu kaliningradzkim. To było, wiecie, jeszcze zanim przemianowano w Polsce okrąg kaliningradzki na królewiec, nie? I tam była, był, był patriotyczny zryw. Ludzie chcieli się zbuntować przeciwko Putinowi i chcieli tam wolnego Kaliningradu, no ale nie wyszło. Ten, ten bunt został opanowany, no i ci ludzie musieli stamtąd uciekać. No i akurat uciekli do Polski albo. Albo to, przepraszam, cofam się, to. Mo możliwe, że to nie było w Kaliningradzie, możliwe, że to było na innym obszarze Rosji, ale chyba w Kaliningradzie, nie no, musiało być w Kaliningradzie. Na pewno to dotyczyło terytorium Rosji, na pewno dotyczyło to państwa e, Rosja, że tam Federacja Rosyjska, na no, przecież jedyna e, lądowa granica, jaką mamy, to z dziś królewcem, wówczas obwodem kaliningradzkim, nie? Czyli, że tam byli e, ludzie, którzy tam chcieli demokratycznie oderwać ten Kaliningrad od Federacji Rosyjskiej, chcieli obalić Putina, no ale im nie wyszło, musieli uciekać i siłą wdarli się do Polski jako uchodźcy. No i tam dalej to się różni tam szczegółami, że się tak wyrażę, ale z grubsza chodzi o to samo. Idzie sobie fala uchodźców w stronę Niemiec, potem sobie wraca destabilizacja, destabilizacja, destabilizacja. No i na końcu końcówka była trochę inna. Nie było podziału Polski na trzy strefy, tylko trochę inny był, trochę inny był, była końcówka, ale bardzo, bardzo podobna. To jak chcecie porównać, zobaczyć, że się nie mylę, zapraszam. W pierwszej linii opisu jest link do tego mojego vloga z 2016 roku. Możecie sobie dokładnie porównać, obejrzeć, zobaczyć również, jak ja wtedy wyglądałem. Drodzy Państwo, to już będzie 7 lat temu, nie? Jak ten czas szybciutko leci, także zapraszam, to się tylko w szczegółach ruszy. To jest jedna taka bardzo ciekawa kwestia, którą zauważyłem. Druga kwestia, która jest jeszcze bardziej ciekawa. Słuchajcie, PiS nie robi afery. Słuchajcie, przecież to no nie wygląda dobrze, nie? Dlaczego PiS nie krzyczy, że to jest dezinformacja, że to wytworzyli ruscy szpiedzy, ruscy agenci. Tylko siedzi cicho. Wiecie, PiS jest w stanie zdementować informacje, których nie ma. PiS jest w stanie czepiać się jasnowidza za jego wizję. Serio. PiS jest w stanie zdementować informacje, które są prawdziwe. Pamiętacie... Sytuację, w której hmm, była ta akcja, że pewna Ukrainka nagrała na TikToku poradnik dla swoich rodaków, jak de facto wyłudzać polskie świadczenia, ale żeby nie było wątpliwości, zgodnie z prawem, to ona tam pokazała poradnik, jak wykorzystując głupotę rządu, można przepracowując w Polsce miesiąc dostać polską emeryturę. I to jest fakt, to jest prawda. A dementi ze strony rządu pisowskiego poszło, że to nieprawda, że tak nie ma. A się okazało, że to prawda. Nawet ludzie znaleźli konkretne umowy, dzięki którym tak można. Wszystko. I rzeczywiście, prawda jest taka, że um, wystarczy, że przyjedzie Ukrainiec lub Ukraińka do Polski przepracuje w Polsce jeden okres rozliczeniowy. Wystarczy, że będzie jedna składka emerytalna zapłacona do polskiego ZUS-u i gdy osiągnie wiek emerytalny, to będzie mógł lub mogła dostać polską minimalną emeryturę na kosz polskiego podatnika. Tak, musi osiągnąć wiek emerytalny, przy czym Polak, jak osiągnie wiek emerytalny, a nie ma wystarczającej ilości lat składkowych w Polsce, to nic nie dostanie. Tu wystarczy, że ma odpowiednie lata pracy na Ukrainie i dostanie w Polsce. Wiecie, Polak musi przepracować 25 lat. Polak musi przepracować 25 lat w Polsce. Ukraińiec wystarczy, że przepracuje miesiąc w Polsce. No ale tak faktycznie ukraińiec musi przepracować te 25 lat na Ukrainie. No tylko tylko rzeczy my jesteśmy drodzy państwo instytucją charytatywną. No, nie sądzę, żeby na przykład Niemcy za to, że ktoś przepracuje 25 lat w Polsce, dawali niemiecką emeryturę minimalną. Jak się do tego jeszcze doda, że minimalna emerytura ukraińska jest 4 razy niższa, a średnia typowa y, ukraińska emerytura jest 2 razy niższa od polskiej minimalnej, no to już zaczyna się robić bardzo ciekawie. Tak, także, ale to nie o tym, to w każdym razie, czyli mówiąc krótko, te obawy, które się pojawiły w internecie, były całkowicie słuszne. Rząd pisowski de facto zaczął fundować Ukraińcom polskie emerytury. Oczywiście przy spełnieniu pe pewnych wymogów. To, co mówiła ta Ukrainka, było prawdą, a rząd no, zdementował, czyli powiedział, że to jest nieprawda, to była stuprocentowa prawda. Posłużył się też no, bardzo daleko idącą manipulacją, nie? A tutaj cisza. Nic nie ma. Żadnego dementii, żadnej informacji, nic. Cisza i spokój. Wiecie, jak, co mi się wydaje, drodzy Państwo? Jest coś takiego, ja to mówię jako człowiek, który dla celów czysto rozrywkowych w ramach działalności publicystycznej, można powiedzieć też tak, jako taki ekspert od teorii, ale nie jako człowiek, który je wymyśla czy rozpowszechnia, tylko człowiek, który jako je, jak, który je Omawia na zasadzie trochę jak specjalista od kryminalistyki, jest przez, specjalistą od przestępstw, ale nie od ich e, popełniania, tylko od ich domesko, demaskowania, to muszę powiedzieć, że istnieje taka całkiem spora grupa teorii, które są specjalnie rozpowszechniane przez różne zainteresowane grupy w celu osiągnięcia różnych korzyści. I biorąc pod uwagę, jakie tam Mówiąc krótko. Na pewno taka teoria, gdyby się w Polsce zagnieździła, gdyby Polacy zaczęli uważać, że ta teoria jest możliwa, że rzeczywiście może być taki plan takiego zniszczenia Polski, nie? To jak Polacy by zareagowali? No, moim zdaniem w jedynie słuszny sposób, czyli nie można dopuścić do takiej sytuacji, prawda? No przecież to jest Sytuacja, w której Polska przestaje istnieć, więc to jest oczywiste, że no nie chcemy, żeby Polska przestała istnieć, prawda? Prawda? No, jaki byłby efekt? Gdyby Polacy uwierzyli, że rzeczywiście coś takiego może mieć miejsce, że rzeczywiście coś takiego może nas czekać. No, przyzwolenie dla rządu na wprowadzenie jakichkolwiek środków zaradczych, byleby do tego nie doprowadzić. Prawda? No, łącznie, z prewencyjnym wprowadzeniem stanu wyjątkowego na granicy, stanu wojennego na terenie Polski, lub w jakichś przygranicznych częściach, nie? Ludzie, którzy uwierzą w tą teorię, w momencie, w którym usłyszą, że rząd wprowadza na przykład stan wojenny przy granicy z Białorusią, bo się obawia, że wkroczą na teren Polski jakieś grupy migrantów, które zdestabilizują Polskę? Powiedzą, okej, okay, rządzie, rób to. Kto więc jest beneficjentem tej teorii? Rząd. A konkretnie Partia Prawo i Sprawiedliwość. Jest taka stara zasada. Kto, go, kogo, korzyść tego wina? Ja, broń Boże, nie twierdzę. Broń Boże, nie twierdzę, że tą teorię rozpuścił rząd Prawa i Sprawiedliwości. Broń Boże, nie twierdzę. Natomiast bardzo podobną teorię kiedyś, wiele lat temu, czytałem w pewnym e, wybitnie prorządowym magazynie. Chyba jeszcze mam jego egzemplarz, żeby było śmieszniej. E, broń Boże, nie twierdzę, że to ten magazyn. Broń Boże, nie twierdzę, że to rząd. Broń Boże, nie twierdzę, że to ktokolwiek związany z rządem. Zwracam tylko uwagę, że jest to wersja starej, jak świat, teorii. No, może nie starej jak świat, ale mającej co najmniej prawie 7 lat, która została niejako uaktualniona do współczesnych realiów w zupełnym przypadkiem w taki sposób, że służy głównie rządowi, dając im przyzwolenie społeczne na zrobienie pewnych rzeczy. Oczywiście tylko w przypadku. Gdyby się ta teoria przyjęła. I broń Boże nie sugeruje, że wpuszczanie tak zwanych uchodźców na teren Polski jest sensowne. Oczywiście, że nie jest. Mówię tutaj oczywiście o tych białoruskich, prawda, bo to nie są żadni uchodźcy. Ci ludzie niestety padli ofiarami reżimu pana Łukaszenki. Co nie zmienia jednak faktu, że. Pewna koincydencja jest ciekawa. I tyle, drodzy państwo, piszcie proszę w komentarzu, co wy na ten temat myślicie. Trzymajcie się, do zobaczenia. Pa!